francuscy rolnicy wciąż blokują drogi, narzekają na zbyt niskie ceny skupu, które niebawem, jak przekonują, nie będą pokrywać nawet kosztów produkcji. A w Paryżu zbierają się ministrowie i bankowcy, którzy będą myśleć, jak pomóc hodowcom i producentom mleka. Na autostradzie A4 prowadzącej od granicy francusko-niemieckiej Strasburga do Paryża utworzyły się ogromne korki.